Halo, halo, dzień dobry. Jeden ze znanych polskich youtuberów, znanych bardziej w środowisku żelaznym, podsunął mi taki temat. Temat bardzo ciekawy. Zastanawiałem się kiedyś swego czasu na temat właśnie podjęcia po prostu takiego tematu. Także dzięki, Siter. Dzisiaj będę mówił o rzeczy, która, bym powiedział, jeszcze w internecie nikt na ten temat za bardzo nie mówił. Rzecz wydawałaby się dosyć prosta i prozaiczna, aczkolwiek diabeł trochę tkwi w szczegółach. Także różnica, dzisiaj będę mówił o różnicy między szablą do boju, a szablą do stroju. Także mogę Państwu powiedzieć, czyli mówiąc współczesnym językiem, szablą używaną codziennie, noszoną po prostu codziennie przy boku, a szablą używaną typowo do walki. Sprawa wydaje się dosyć oczywista, natomiast tak jak mówię, no tutaj jest trochę rzeczy, które by warto było po prostu dzisiaj omówić. Sceptyk zaraz się odezwie, no to co, szabla do stroju nie służyła do walki? Służyła też trochę. Szabla jak najbardziej do stroju, szabla paradna też służyła do walki, ale proszę mi wierzyć, jeżeli miałbym się po prostu zaraz, nie daj Boże, z kimś bić na śmierć i życie, to wolałbym bardziej solidne rozwiązanie, bardziej przemyślaną konstrukcję i szablę po prostu, która jest stworzona typowo do walki, prawda? Także to są taka bym powiedział podstawowa różnica między szablą paradną, a szablą typową do walki. Jędrzej Kitowicz w swoim opisie obyczajów za Augusta III wyraźnie po prostu pisze, że do takiego codziennego noszenia, do paradniejszego stroju używano karabelek tureckich albo czeczugów tatarskich, prawda? Czyli tutaj wyraźnie nam sugeruje, że do codziennego stroju używamy raczej szabel takich, bym powiedział, lekkich. Pisze też w dalszej części tego swojego pamiętnika, że były one na ogół wąskie, lekkie i służyły do odparcia napaści niespodziewanej. Czyli chodziło po prostu o taką typową szablę do samoobrony, prawda? Ktoś by nas po prostu gdzieś tam napadł, to ta szabla służyła do jakiejś szybkiej samoobrony, do szybkich jakichś tam kilku cięć, no i wycofujemy się, idziemy na przykład może wziąć jakąś lepszą szablę, cięższą, prawda? Co jeszcze? Po co też w ogóle taki szlachcic nosił, prawda, taką szablę przy boku? No mogę Państwu powiedzieć, że szlachta polska codziennie nie rżnęła się po prostu na szablę. To jest jakiś mit i to jest jakiś po prostu jakaś, no bym powiedział, nieporozumienie. Szlachta przede wszystkim nosiła szablę przy boku, wiadomo, też do samoobrony, takie paradniejsze, prawda, w takim typie, bym powiedział, paradniejszym, ale też nosiła ze względu na symbolikę szabli, prawda? Chodziło po prostu, żeby z daleka było widać, że mamy do czynienia ze szlachcicem, prawda? Bo na przykład tylko szlachta i niektórzy mieszczanie mogli po prostu nosić taką szablę przy boku. Chodziło po prostu też o to, żeby odznaczyć się od pospolitego, mówiąc brzydko, chamstwa i pospólstwa. No, mówiąc współczesnym językiem, mam na myśli tutaj nie chamów, tylko raczej chłopów, prawda? W XVII wieku na chłopów po prostu mówiło się, że pochodzą od chama, stąd po prostu mówiło się o chamstwie. I dlatego po prostu taki szlachcic nosił taką szablę, żeby się wyraźnie odznaczyć od reszty społeczeństwa i wyraźnie też zakomunikować, że ja jestem szlachcicem, broni mnie też po prostu prawo. Jeżeli ktoś mnie tutaj skrzywdzi, to będzie też odpowiadał karnie, prawda? Bo szlachcic musiał być po prostu, jeżeli na przykład był, nie wiem, skrzywdzony, to miał prawo dochodzić tam swoich praw przed sądem. No i to była inna warstwa niż na przykład warstwa chłopska. Także szlachta taką szablę nosiła też między innymi po to, żeby się odznaczyć od reszty społeczeństwa. Trochę też innym tematem są też tak zwani wojskowi szlacheckiego pochodzenia. Gdyż mogę Państwu powiedzieć, że taki wojskowy na przykład, jeżeli chodził na co dzień po prostu ubrany, to on niczym się za bardzo nie różnił od takiego polskiego szlachcica. Nie było mundurów, prawda? Takie mundury pierwsze polskie to dopiero jest druga połowa XVIII wieku i przeważnie polski żołnierz, załóżmy XVII-wieczny, to chodzi po prostu ubrany niemalże po cywilnemu, tak jak polski szlachcic w kontuszu, prawda, w jakiejś tam deli, czy tam w jakimś innym stroju, prawda? I na przykład polscy wojskowi, żeby się odróżnić od na przykład takiego typowego szlachciury, szlachcica, jakiegoś tam zaściankowego, to też używali takiego specyficznego znaku. Jędrzej Kitowicz pisze, że tacy
po prostu polscy wojskowi przypasali sobie do woku sajdak. Sajdak, czyli po prostu taki futerał na łuk, na strzały, i paradowali po prostu z takim sajdakiem, żeby z daleka było widać, że mamy do czynienia z wojskowym szlacheckiego pochodzenia, żeby jakiś tam po prostu panek, jakiś tam szlachcic po prostu z daleka już zerknął, oho, mamy do czynienia z wojskowym, prawda? Dlatego tak jak mówię, no tutaj też takie wyróżnienie było dosyć ciekawe. Także między bajki można włożyć taki obrazek, że polscy wojskowi na co dzień chodzili w kolczugach, zbrojach czy innych rzeczach. No mogę Państwu powiedzieć, to jest totalny bezsens, prawda? Że ktoś przedstawia coś takiego w filmie, no to radzę przede wszystkim się trochę doedukować. Chodzenie w kolczudze czy w zbroi jest szalenie niewygodne. Także nawet była swego rodzaju taka kara dla wojskowych, kiedy gdzieś tam podpadli hetmanowi czy swojemu dowódcy, to na przykład musieli przez kilka niedziel, na przykład podczas wszystkich mszy, stać w takim, załóżmy, pancerzu czy w takiej zbroi, na przykład jeszcze z żelazem w ręku. To było, proszę mi wiedzieć, szalenie niewygodne i szalenie męczyło organizm. Także chodzenie w zbroi na co dzień totalnie nie miało sensu. Zbroję, kolczugę ubierało się tylko i wyłącznie do bitwy. Także mogę Państwu powiedzieć, jeżeli gdzieś tam widzicie Państwo w filmie, że oni na co dzień chodzą w kolczugach, jedzą i ten, także no to proszę mi wierzyć, to jest totalna głupota. Co jeszcze? A wróćmy może jednak do broni. Mogę Państwu powiedzieć tak. Przede wszystkim tutaj jest podstawowe rozróżnienie, jeśli chodzi o wagę broni. Szable tutaj po prostu noszone do stroju, to są przeważnie szable wąskie i lekkie. Ja mówię przeważnie, bo oczywiście też zdarzały się po prostu różnice. Tutaj różnica między moją karabelką a szablą husarską jest dosyć znaczna. Moja karabelka waży jakieś 850 gram, natomiast szabla husarska waży około 1150 gram. Czyli jest różnica około 300 gram między po prostu tymi dwoma szabelkami. Ktoś powie 300 gram, niedużo? No mogę Państwu powiedzieć, że mimo wszystko jednak dużo. 300 gram to jest jednak spora różnica, czuje się ją po prostu przy noszeniu przy boku, a jeżeli by się miało po prostu taką szablę nosić codziennie, to proszę mi wierzyć, no te 300 gram się po prostu czuje. Druga sprawa, taka dosyć istotna, to kwestia też ozdób, prawda? Rękojeści na przykład szabel karabelowych były często po prostu bardzo bogato zdobione, a tutaj na przykład szable husarskie były po prostu zwykle w najprostszym typie. Miały po prostu oprawę żelazną, prawda? Nie tak jak tutaj mosiężną, po prostu taką żółtą, tylko były po prostu bez żadnych ozdób, miały po prostu krzyż zrobiony z żelaza, prawda? Często to żelazo było tylko jakoś tam szmelcowane albo i nawet nie, czyli miały po prostu jak najbardziej prostą formę. Natomiast karabele, no tutaj mogę Państwu powiedzieć, że jeśli chodzi o ozdobę, to tutaj było no cała, bym powiedział, gama tych ozdób, prawda? Często były po prostu tutaj te rękojeści, no tutaj mamy na przykład takie rozetki, prawda? Te rozetki mogły być na przykład złote. Na przykład te rękojeści mogły być nabijane różnego rodzaju drogocennymi kamieniami. Na przykład tutaj krzyż mógł być zdobiony różnego rodzaju ornamentacjami jakimiś roślinnymi. Dlatego tak jak mówię, karabela była szablą paradną, też mogła służyć jak najbardziej do boju, prawda? Ale ze względu, bym powiedział, na konstrukcję, wolałbym raczej po prostu szablę czarną, zwaną po prostu później jakąś tam tą szablą husarską. Jeśli chodzi też o samą też ochronę rękojeści, prawda? No to tutaj w przypadku karabelek mamy tutaj tylko i wyłącznie krzyż, prawda? Mamy wąsy, jak najbardziej też stosunkowo długie, jak na oczywiście tamtą epokę, na XVII wiek. I no i oczywiście mamy tylko i wyłącznie krzyż, natomiast tutaj nie mamy żadnej innej formy jakiejś tam ochrony rękojeści. Natomiast tutaj w przypadku szabli husarskiej, no to mamy oczywiście też krzyż, ale mamy tak, przede wszystkim zamknięty tutaj kabłąk, no i oczywiście paluch, który wyraźnie nam służy do ochrony też kciuka, no i też służy do lepszego prowadzenia broni. No i w sumie jedna z najważniejszych rzeczy, kwestia wyważenia. Mogę Państwu powiedzieć tak, no, jeśli chodzi o szablę husarską, tak jak wspomniałem wcześniej, jest ona cięższa, prawda? Wydawałoby się, że będzie nam tą szablą po prostu ciężej operować. Tutaj jednak zasadnicze znaczenie ma jednak wyważenie broni, czyli mówiąc wprost, ten punkt ciężkości, czyli jakbyśmy na przykład wzięli szablę do ręki i położyli ją tutaj po prostu na palcu, prawda? O, tutaj położyli ją tutaj na palcu, to ten punkt ciężkości, jeśli chodzi o karabelkę, jeśli chodzi o szablę husarską, jest on tutaj jakieś 16 cm od
garby, prawda? 16 cm. Czyli mamy tutaj dużo żelaza, czyli mamy tutaj krzyż, kabłąk, paluch, mamy też oczywiście warkocz, prawda? I to wszystko powoduje, że ta szabla jest wyważona w taki sposób, że się ją stosunkowo też nieźle operuje, bo tutaj mamy sporą masę, prawda? I przez to, że tutaj jest spora masa, to ten punkt ciężkości wypada blisko tutaj krzyża i tą szablą po prostu nam się stosunkowo łatwo po prostu operuje i no i lepiej po prostu trzyma się ją też w ręce i na przykład jest ona mimo wszystko troszeczkę cięższa o te 300 gram od karabeli, ale mimo wszystko jest trochę cięższa, ale ten właśnie punkt ciężkości, ten bym powiedział balance point jest po prostu blisko krzyża i to powoduje, że mamy lepszą kontrolę nad tą bronią i bym powiedział, że ona po prostu lepiej nadaje się do walki. Natomiast rzecz troszeczkę inaczej wygląda, jeśli chodzi o karabelkę, prawda? Jest ona dużo lżejsza, czyli mogłoby na przykład się nam wydawać, że jest lekka, no to też można by jak najbardziej też nią walczyć. Ale mogę Państwu powiedzieć tak, no przede wszystkim karabelka, jeśli chodzi o rękojeść, no to tutaj, o wiecie Państwo jak daleko jesteśmy od gardy. Tutaj rękojeść jest w zasadzie tylko i wyłącznie drewniana, tutaj jest tylko i wyłącznie krzyż i tutaj ta rękojeść jest stosunkowo lekka. Czasami też ona jest tutaj jak najbardziej drewniana, ona jest po prostu z drzewa oliwnego. Czasami też rękojeści na przykład były rogowe i ze względu tutaj na lekką tą rękojeść, ten punkt ciężkości jest, bym powiedział, bardzo, bardzo daleko. 22 cm od gardy. To proszę mi wierzyć, to jest bardzo długo. I pomimo tego, że mimo wszystko ta szabla jest stosunkowo lekka, to operowanie nią jest jednak troszeczkę, bym powiedział, trudniejsze o dziwo. Dlaczego? No dlatego no, obie mają taką samą klingę, jeśli chodzi o długość 80 cm, ale ten punkt ciężkości 22 cm od jelca powoduje, że ta szabla jest troszeczkę, bym powiedział, wolniejsza w akcjach, no i troszeczkę trudniej się nią operuje, pomimo tego, że jest lżejsza. Dlatego to jak mówię, wbrew pozorom, diabeł tkwi w szczegółach, to nie jest tak powiedziane, że po prostu szabla lekka zawsze będzie po prostu bronią lepszą, służącą do walki. Nie, najważniejszą rzeczą jednak mimo wszystko było wyważenie broni, prawda? Jeżeli broń była dobrze wyważona, to pomimo tego, że mogła być cięższa, to po prostu na przykład mogła być lepiej służyć do walki. Wrócę może jeszcze do takiej dosyć ciekawej chyba najciekawszej sceny, jeśli chodzi o polski film. Pojedynek w polskim filmie. Pojedynek między Kmicicem a Wołodiowskim. I tam jest dosyć ciekawie przedstawiona po prostu ta walka. I Kmicic na przykład o dziwo przez cały film paraduje z karabelą przy boku. Natomiast jeśli przychodzi mu walczyć za chwilkę po prostu z Wołodiowskim, to proszę zwrócić uwagę, tam mimo wszystko trzeba po prostu rzucić dokładniej okiem, to przez cały film paraduje z karabelą, natomiast kiedy przychodzi mu po prostu walczyć z Wołodiowskim, używa szabli z zamkniętą rękojeścią, prawda? Czyli to nie przypadek, po prostu na co dzień noszono szable raczej z otwartymi rękojeściami, które tutaj po prostu powodowały, że tutaj nie wadzili, że ta szabla była lekka, nie zawadzaliśmy po prostu tutaj ręką o ten paluch, nie zawadzaliśmy tutaj ręką o ten kabłąk. Szabla była po prostu taka, z otwartą rękojeścią była po prostu dużo łatwiejsza w noszeniu, także to nie przypadek, że Kmicic przez cały film potop paraduje z karabelą. Natomiast jeśli chodzi o sceny walki, no to używa już szabli po prostu zamkniętą rękojeścią. No chodziło też najprawdopodobniej o zdrowie aktorów, prawda? Jeżeli na przykład taki w tym pojedynku Wołodiowskiego z Kmicicem pan Daniel Olbryski dostałby rękę, no to byłby wyłączony po prostu do końca filmu. Ciekawe, no reżyser miałby zasadniczy też problem, prawda? Także chodziło też o zdrowie i ochronę też oczywiście po prostu ręki aktorskiej. Także może tyle dzisiaj w temacie różnic między szablą do boju, a szablą do stroju. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmików. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Do zobaczenia.